Witam bardzo serdecznie, otwieram dzisiejszą sesję. Witam na dzisiejszej sesji pana wójta Tadeusza Tkaczyka. Witam panie i panów radnych. Witam mieszkańca sołectwa Strawczyn. Informuję, że obrady Rady Gminy w Strawczynie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na 15 radnych obecnych jest 13 radnych. Nieobecna jest pani radna Rządkowska Małgorzata i pan Niewiński Aleksander. Proszę się zalogować. I pan Bogdan już jest, dobrze. Jesteśmy wszyscy. Tak, 13 radnych. Na sekretarza dzisiejszej sesji powołuję pana Wieczorka Kazimierza. Bardzo proszę o zajęcie miejsca tutaj. Na protokołanta panią Woźniak Małgorzatę. Punkt trzeci. Porządek obrad. Wpłynął wniosek do przewodniczącego rady. Pan Grzegorz Stępień, przewodniczący Rady Gminy. Wniosek rozszerzenia porządku obrad sesji Rady Gminy w Strawczynie na podstawie artykułu 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik urzędowy z 2023 roku, pozycja 40. Wnioskuję o rozszerzenie porządku obrad sesji Rady Gminy w Strawczynie zwołanej na dzień 31 stycznia 2023 roku o podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale numer 50/451/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Do niniejszego wniosku załączam projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale numer 40/451/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. I proszę Państwa, ten punkt dodamy w punkcie 7 pod punkt 10. W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale numer 40/451/2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. I teraz tak, kto jest za przyjęciem wniosku o rozszerzenie porządku obrad dzisiejszej sesji? Bardzo proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęciem wniosku. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu numer 54/2022 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 grudnia 2022 roku. Protokół sesji był wystawiony na BIP-ie Urzędu Gminy, można się było z nim zapoznać. Czy są może pytania, jeśli chodzi o protokół sesji? Jeśli tak, to bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu sesji z 21 grudnia 2022 roku? Proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęciem protokołu. Punkt piąty, przyjęcie protokołu numer 4055 z 2022 roku z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku. Czy do protokołu są jakieś może pytania? Nie ma. W takim razie, kto jest za przyjęciem protokołu z dnia 29 grudnia 2022 roku, proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Pani
Kto się wstrzymał? Kto przeciw? I jest 13 radnych, 13 radnych za przyjęciem. Punkt 6. Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy. Informacja z pracy wójta gminy między sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie. Realizacja uchwał Rady Gminy Starczyny podjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2022. Punkt 1. Uchwała nr 55/449/2022. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczyn na 2022. Zmniejszono plan wydatków budżetu gminy o kwotę 675 300 zł. Zwiększono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 4700 zł oraz plan rozchodów budżetu gminy o kwotę 680 000 zł. Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 11 879 923 złote 72 grosze. Dokonano zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do podniesienia w 2022 roku. W zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2022 roku. W planie przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych. Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, dotacjach celowych w 2022 roku. Ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 584 zł 414 zł 8 groszy oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 704 490 zł 36 groszy. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego wchodziła w życie z dniem podjęcia. Uchwała w trakcie realizacji. Punkt drugi. Uchwała nr 55/450/2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Starczyn na lata 2022-2033. Zmiany w WPF-ie są konsekwencją zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Dokonane zostały zmiany w załącznikach dotyczących wieloletniej prognozy finansowej gminy Starczyn na lata 2022-2033, wykazu przedsięwzięć do WPF-u. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, uchwała w trakcie realizacji. Punkt trzeci. Uchwała nr 55/451/2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewykazających z upływem roku budżetowego 2022. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała w trakcie realizacji. Punkt czwarty. Uchwała nr 55/452/2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała w trakcie realizacji. Punkt piąty. Uchwała nr 55/453/2022 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Starczyn na lata 2022-2030. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała w trakcie realizacji. Punkt szósty. Uchwała nr 55/454/2022 w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starczynie w celu przekształcenia w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała w trakcie realizacji. Punkt siódmy. Uchwała nr 55/455/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 17/152/2020 Rady Gminy w Starczynie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała w trakcie realizacji.
Strawczyk dnia 31 stycznia 2023 roku. I bardzo proszę o informację. Informacja z pracy wójta między sesjami Rady Gminy. Od sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2022 roku, wójt gminy wykonywał bądź nadzorował zadania związane z określeniem sposobu realizacji uchwał Rady Gminy, przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz realizacją inwestycji. W zakresie infrastruktury i budownictwa prowadzone są roboty budowlane przy budowie kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Promniku. 29 grudnia 2022 roku podpisano umowę z operatorem w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na rok 2023 dotyczącą czterech linii transportu publicznego na terenie gminy Strawczyk. 5 stycznia 2023 roku rozliczono przewozy realizowane w miesiącu grudniu oraz złożono sprawozdanie za czwarty kwartał 2022 roku w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji ZRID dotyczące zadania rozbudowa drogi gminnej ulicy Strażackiej w miejscowości Promnik, budowa chodnika. Trwają prace inwestycyjne przy zadaniu rozbudowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Chełmce. Umowę aneksowano do 28.04.2023. Prowadzone są roboty budowlane dla zadania rewitalizacja miejscowości Strawczyn, wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie, zagospodarowanie terenu. Prace potrwają do 22 lipca 2023 roku. Trwają prace przy realizacji inwestycji w ramach rządowego programu Polski Ład dla zadania budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w miejscowości Oblęgorek, gmina Strawczyk. W ramach programu Czyste Powietrze złożono 5 wniosków w 2023 roku. W zakresie zamówień publicznych wszczęte opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Strawczyn w 2023 roku, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, ptoków, budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Oblęgorku oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z pojemników KP7, pojemników Wiglo oraz pojemników o pojemności 1100 litrów. Rozstrzygnięte. Zakup paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego będących własnością gminy Strawczyn oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie w 2023 roku. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn, zamówienie in-house. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Strawczynie w 2023 roku. Z zakresu oświaty. Do Kuratorium Oświaty przesłano sprawozdanie o liczbie uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń-grudzień 2022. Rozliczenie środków z Funduszu Pracy przeznaczonych dla gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku. Rozliczenie dotacji udzielonej gminom w 2022 roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego. Rozliczenie dotacji celowej udzielonej w 2022 roku na wyposażenie szkół, podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Przesłano informację z realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w zakresie wykorzystania w 2022 roku środków przekazanych z budżetu wojewody świętokrzyskiego oraz zaangażowanych środków własnych. Rozliczenie z wykorzystanej dotacji otrzymanej w ramach wieloletniego programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
Rozliczenie z otrzymanego wsparcia finansowego w 2022 roku w zakresie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, aktywna tablica. Do Ministerstwa Edukacji i Nauki przesłano sprawozdanie z realizacji w 2022 roku programu Laboratoria Przyszłości, sprawozdanie z realizacji w 2022 roku programu Poznaj Polskę. Do Ministerstwa Zdrowia przesłano sprawozdanie za 2022 rok z programu polityki zdrowotnej pod nazwą Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach. Do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przesłano sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za 2022 rok. Ogłoszono terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strawczyn na rok 2023-2024. W zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dzień 27 stycznia 2023 pozostało do zrealizowania 24 wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Wypłata nastąpi w miesiącu lutym. O wypłatę jednorazowego dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystujących pompy ciepła, złożonych zostało 28 wniosków. Wójt brał udział w świątecznym spotkaniu przedstawicieli samorządów z biskupem Kierowskim, gale świętokrzyskie dla Ukrainy, wieczorku tanecznym dla seniorów, posiedzeniu Młodzieżowej Rady Gminy, obchodach 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Bodzentynie. W omawianym okresie wójt gminy wydał 4 zarządzenia w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Strawczyn, ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy, prowadzenia elektronicznego rejestru dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Strawczyn, ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strawczyn na rok szkolny 2023-2024. Strawczyn 31 stycznia 2023 roku. Jeszcze informacja o etapie prac związanych z preferencyjnym zakupem węgla dla mieszkańców gminy. Gmina Strawczyn realizuje zadania związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla mieszkańców gminy. Nabór wniosków trwa do 31 stycznia, ale w przypadku dostępności większej ilości paliwa stałego nabór będzie kontynuowany w lutym. Wnioski weryfikowane są na bieżąco. Osoby, którym w ubiegłym roku nie udało się dokonać zakupu preferencyjnego, mogą w tym roku kupić do 3 ton paliwa stałego. Strawczyn 31 stycznia 2023 roku. Dziękuję bardzo. Czy do przedstawionych informacji są może pytania? Nie ma. Informacje zostały przyjęte. Punkt 7. Podjęcie uchwał. Podpunkt 1. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Strawczyn na lata 2023-2034 za autopoprawką numer 2. I tutaj odczyta opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej pan Damian w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Bardzo proszę. Uchwała nr 130 przez 2022 trzeciego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Strawczyn na lata 2023-2034. W
trzeciej skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, przewodnicząca Zaremska Agnieszka, członkowie Czerwy Wojciech, Mundura Ewa. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 12 oraz artykułu 19 ustawy ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, po badaniu w dniu 15 grudnia 2022 roku projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stachy na lata 2023-2034 postanowiła zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stachy na lata 2023-2034 z uwagami zawartymi w treści uzasadnienia. Uzasadnienie. Zgodnie z dyspozycją artykułu 230 ustęp 2 punktu 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w dniu 24 listopada 2022 roku przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Stawczy na lata 2023-2034, zwany dalej WPR. Natomiast w dniu 16 listopada 2022 roku projekt uchwały budżetowej na 2023 rok. Skład orzekający wskazuje, że w paragrafie pierwszym i w paragrafie trzecim treści normatywnej projektu uchwały zgodnie wskazano okres objęty WPR, to jest 2022-2033 zamiast 2023-2034. WPR sporządzona została zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i zawiera wymagane przez artykuł 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych dla każdego roku budżetowego. Punkt 1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu. Punkt 2. Dochody majątkowe i wydatki majątkowe. Punkt 3. Wynik budżetu. Punkt 4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu. Punkt 5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Punkt 6. Kwotę długu, w tym relacja, o której mowa w artykule 262-234 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu. Skład orzekający zwraca uwagę, że nie wypełniono dyspozycji wynikającej z artykułu 226 ustęp 2a wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, bowiem WPF nie zawiera objaśnień przyjętych wartości. Ujęte WPF na 2023 rok kwoty dochodów, wydatków i przychodów i rozchodów budżetu zgodne są z kwotami zawartymi w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok, co spełnia wymogi artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. W latach objętych WPF w zakresie wydatków planowanych dochodów i wydatków bieżących zachowano wymogi określone w artykule 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. W załączniku do projektu uchwały w sprawie WPR sporządzono wykaz przedsięwzięć, w którym odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określono jego nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, a także limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań. Skład orzekający wskazuje jednak na następujące nieprawidłowości. Dla przedsięwzięcia wskazanego w pozycji 1.3.2.2 pod nazwą rozbudowa odcinka drogi gminnej ulica Studzianki w miejscowości Odgórów, poprawa komunikacji drogowej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, wykazano limit wydatków w 2023 roku w kwocie 359 040 zł, podczas gdy w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na wyżej wymienione zadanie w kwocie 587 340 zł, załącznik numer 3, pozycja 25 do projektu budżetu. Dla przedsięwzięć ujętych w pozycji 1.1.1, pozycja 1.3.1.1, pozycja 1.3.2.2 oraz pozycja 1.3.2.47 błędnie określono limity zobowiązań, bowiem ich wartość przekraczają sumy limitu wydatków w latach realizacji przedsięwzięć. Niezgodność okresów realizacji przedsięwzięć ujętych w pozycji 1.1.2.7, pozycja 1.3.2.33 oraz pozycja 1.3.2.48 z planowanymi limitami wydatków.
niezgodność kwot łączących nakłady finansowe dla przedsięwzięć wskazanych w pozycji 1.3.1.2, pozycja 1.3.1.5 oraz w pozycji 1.3.2.33 z łącznymi nakładami finansowymi wynikającymi z załączniku nr 3 do projektu budżetu. W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia, o których stanowi artykuł 228 ust. 1 i 2 oraz artykuł 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a także artykuł 111 punkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z artykułem 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznych kwoty przypadających w danym roku budżetowym składki wykupów określonych w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżącego budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 albo 7 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wójt gminy Strawczyn zarządzeniem nr 94/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w artykule 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 i przyjął okres 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży budynku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Skład orzekający ustalił, że relacja, o której mowa w artykule 233 ustawy o finansach publicznych, nie zostanie naruszona w całym okresie objętym WP. Całkowita spłata długu gminy Strawczyn nastąpi w 2034 roku. W latach 2023-2025 prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku w stosunku do planowanych w latach dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz pomniejszonych o przychody z tytułów określonych w artykule 217 ust. 2 punkt 4.8 ustawy o finansach publicznych nie przeznaczono na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynosi odpowiednio 68,6%, 60,34% i 50,28%. Można zatem założyć, że w zakresie kwoty długu spełniona zostanie dyspozycja wynikająca z artykułu 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2020 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Pouczenie. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w Centrali Gminy Strawczyn przysługuje prawo wniesienia odwołania do niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od jej doręczenia. Podpisana przewodnicząca składu urzędującego Agnieszka Kowalska. Dziękuję i bardzo proszę o czytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o deficycie. Uchwała nr 129/2022 trzeciego składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Strawczyn na 2023 rok. Trzeci skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przewodnicząca Zaremska Agnieszka, członkowie Czerw Wojciech, Midura Ewa. Po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2022 roku projektu uchwały budżetowej na 2023 rok przedstawionego przez wójta gminy Strawczyn na podstawie artykułu 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych postanawia,
zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Straczyn na 2023 rok deficytu budżetu w kwocie 10 819 529 zł z uwagami zawartymi w treści uzasadnienia. Wejście uchwały budżetowej gminy Straczyn na 2023 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 67 934 593 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 78 754 122 zł. W paragrafie trzecim projektu uchwały budżetowej wskazano, że deficyt budżetu w 2023 roku w wysokości 10 819 529 zł zaplanowany zgodnie z pozycją artykułu 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami wynikającymi z kredytów długoterminowych w kwocie 9 093 504 zł i 64 grosze wolnych środków określonych w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 227 130 zł i 92 groszy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 498 893 zł i 44 groszy. Skład orzekający zwraca uwagę, że źródło finansowania budżetu w kwocie 1 498 894 zł i 44 grosze wykazane w trzecim zostało w przychodach budżetu zaplanowane w paragrafie 905 i wykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 962 806 zł oraz w paragrafie 906 niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 536 087 zł i 44 grosze. Skład orzekający stwierdza, że w paragrafie 10 ust. 2 treści normatywnej projektu uchwały w pełni ustalono limit zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 600 000 zł zamiast w kwocie 9 503 504 zł i 64 grosze. Ponadto przychody z tytułu kredytów w kwocie 9 093 504 zł i 64 grosze nie zostały w całości wykazane jako źródło finansowania zadań inwestycyjnych. Wskazane w projekcie uchwały budżetowej gminy Straczyn źródła przychodów finansujących deficyt budżetowy określone są w artykule 217 ust. 2 punkt 2, 6, 8 ustawy o finansach publicznych. Reasumując powyższe ustalenia, skład orzekający stwierdza jak w sentencji. Połączenie. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wójtowi gminy Straczyn przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisana przewodnicząca składu orzekającego Agnieszka Zaręcka. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę teraz przewodniczącą połączonych Komisji Rewizyjnej Samorządowej i Komunalnej o opinię. Na wspólnym posiedzeniu połączonych komisji projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. I bardzo proszę też o opinię Komisji Budżetu i Inwestycji. Komisja Budżetu i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała wniosku, żadnych nie wpłynęły żadne wnioski do komisji. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy w Straczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Straczyn na lata 2023-2034 za autopoprawką nr 2
na podstawie uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową ministra na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Przyjmuje się odniesienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Upoważnia się wójta do podpunkt 1 zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2. Podpunkt 2. Na zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w artykule 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Punkt 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i punkcie 2. Podpunkt 4. Dokonywania zmian limitu zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany w wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programu. Podpunkt 5. Do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 42/366/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033 z późniejszymi zmianami. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Proszę nacisnąć przycisk podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo poproszę jeszcze Kazimiera. Dziękuję. Głosowało 13 radnych. 13 radnych za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej. Podpunkt drugi. W sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczyn na 2023 rok z autopoprawką numer 2. Podpunkt A. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. Uchwała Rady Gminy Starczyn z 31 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starczyn na 2023 rok z autopoprawką nr 2. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 podpunkt 9 litera C, D i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy w tekst jednolity dziennik urzędowy z 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami, artykuł 211, artykuł 212, artykuł 214, 217, artykuł 222 ustęp 1, 3, artykuł 235, artykuł 236, artykuł 237, artykuł 258, ustęp 1, artykuł 264, ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity, dziennik urzędowy z 2024 roku, pozycja 1636 z późniejszymi zmianami, artykuł 111 ustawy z dnia 12 marca 2024 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
z rolny na terytorium tego państwa, dziennik urzędowy z 2003 roku, pozycja 103, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 65 257 870 zł. Tego, a dochody bieżące 51 093 612 zł. Podpunkt B, dochody majątkowe 14 165 258 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf 2. Punkt 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 76 825 001 zł. Z tego podpunkt A. Wydatki bieżące 50 882 494 zł. Podpunkt B. Wydatki majątkowe 25 942 507 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2. Punkt drugi. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcie planowane do podniesienia w roku budżetowym w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. Punkt 3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. Punkt 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6 826 694 zł. Podpunkt A. Wydatki bieżące 667 677 zł. Podpunkt B. Wydatki majątkowe 8 338 118 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Punkt 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11 566 131 zł. Które zostanie sfinansowane przychodami pochodzącymi z podpunkt 1. Kredytów w kwocie 10 114 598 zł. Podpunkt 2. Wolnych środków określonych w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 775 000 zł. Podpunkt 3. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2022 roku wynikających z rozliczenia dochodów wydatków gminy finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 224 250 zł. Podpunkt 4. Niewykorzystanie środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i dotacji na realizację programu projektów i zadania finansowane z udziałem tych środków w wysokości 452 283 zł. Paragraf 4. Punkt 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 660 627 zł 36 groszy oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 094 490 zł 36 groszy z tytułu wymienionych w załączniku nr 5. Paragraf 5. W budżecie tworzy się rezerwy. Podpunkt 1. Ogólną wysokości 128 000 zł. Podpunkt 2. Celowe w łącznej wysokości 190 000 zł. W tym z przeznaczeniem na podpunkt na zarządzanie kryzysowe 190 000 zł. Paragraf 6. Punkt 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6. Punkt 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 7. Punkt 1. Ustala się punkt 1. Dochody w kwocie 1 806 994 zł z tytułu wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podpunkt 2. Wydatki w kwocie 1 806 994 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Punkt 2. Ustala się. Podpunkt 1. Dochody w kwocie 265 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w artykule 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 190 000 zł. Wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym 75 tysięcy złotych. Podpunkt 2. Wydatki w kwocie 265 tysięcy złotych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Punkt 3. Ustala się. Podpunkt 1. Dochody w kwocie 2 769 494 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Podpunkt 2. Wydatki w kwocie 2 769 494 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska ujęto w rozdziale 90019, 90005, 90004, 01043, 01044. Punkt 4. Ustala się. Podpunkt 1. Dochody w kwocie 8 tysięcy zł z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców. Podpunkt 2. Wydatki w kwocie 278 623 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, tekst jednolity, dziennik urzędowy z 2022 roku, pozycja 1343 ze zmianami. Punkt 5. Ustala się. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 554 514 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 554 514 zł. Realizowane stosownie do artykułu 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dziennik urzędowy z 2020 roku, pozycja 568 ze zmianami oraz uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 w sprawie ustalenia Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Paragraf 8. Punkt 1. Ustala się plan przychodów i kosztów łącznej w kwocie zbiorczo dla samorządowych zakładów budżetowych. Przychody 4 999 184 zł. Koszty 4 099 184 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 9. Ustala się. Punkt 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. Punkt 2. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. Punkt 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11. Paragraf 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych, obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, to znaczy nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zagranicznego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny. Punkt 1. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 milionów złotych, w tym 1.1 kredyty 8 milionów złotych i 1.2 pożyczki 0,0 złotych. Punkt 2. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 milionów 114 598 zł, w tym 2.1 kredyty 10 milionów 114 598 zł. Punkt 3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 094 490 36 groszy, w tym 3.1 zaciągane kredyty 1 805 000 zł. 3.2 zaciągane pożyczki 289 490 zł 36 groszy. Paragraf 11. Podpunkt 1. Określa się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych w 2023 roku do kwoty 100 000 zł, w tym udzielanych przez wójta na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 100 000 zł. Paragraf 12. Upoważnia się wójta do podpunkt 1. Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planu innych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
Punkt 2. Dokonywanie zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych. Punkt 3. Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych z zmianą kwot lub uzyskanie płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Zwrotne płatności otrzymane z budżetu środków europejskich. Punkt 4. Dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych. Punkt 5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. Punkt 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Punkt 7. Zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitu zobowiązań, o których mowa w paragrafie 10 niniejszej uchwały. Punkt 8. Udzielenia poręczeń gwarancji i pożyczek do kwot określonych w paragrafie 11. Paragraf 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta do punkt 1. Dokonania zmian w planie dochodów, wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Punkt 2. Dokonywania czynności, o których mowa w artykule 258 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Punkt 3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, więc zmiana ta nie pogorszy w wyniku budżetu tej jednostki. Paragraf 14. Ustala się wydatki do realizacji w ramach Funduszu Zeleckiego w wysokości 585 179 zł przeznaczone na zadania własne. Paragraf 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i upomnienia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. I bardzo proszę przewodniczącego pierwszej komisji, czy były jakieś wnioski? Na wspólne posiedzenie połączonych komisji żadne wnioski nie wpłynęły, a projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję. Komisja Budżetowa, jeśli nie było wniosku, nie zajmowała się żadnymi wnioskami. Dziękuję. Bardzo proszę pana Damiana o czytanie opinii Regionalnej Izby Rachunkowej o budżecie gminy. Uchwała nr 128, łamane przez 2022, trzeciego składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Strawczyn na 2023 rok. Trzeci skład orzekający Regionalnej Izby Rachunkowej w Kielcach. Przewodnicząca Zaremska Agnieszka, członkowie Czerw, Wojciech, Midura, Ewa. Po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2022 roku projektu budżetu gminy Strawczyn na 2023 rok na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w kierunku z dnia 2022 roku pozycja 1668 postanawia zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Strawczyn na 2023 rok z uwagami zawartymi w treści uzasadnienia. Uzasadnienie. Wójt gminy Strawczyn na podstawie artykułu 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w dniu 2022 roku pozycja 1634 ze zmianami przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 16 listopada 2022 roku projekt uchwały budżetowej gminy Strawczyn na 2023 rok wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowy projekt zgodny jest z artykułem 211 ust. 5 i artykułem 212 ustawy o finansach publicznych. Dochody budżetu przedstawione zostały w załączniku nr 1 do projektu szczegółowości według działów, rozdziałów i źródeł paragrafów, w załączniku nr 2 do projektu w takim samym podziale na działy, rozdziały
i paragrafy planistycznej prewizji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków określonych w artykule 236 ust. 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych przedstawione zostały wydatki. Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej wskazuje na to, że w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane zostały wydatki na zadania własne obowiązkowe. W załączniku nr 3 ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do podniesienia w roku budżetowym 2023. Część wydatków będzie realizowana w postaci dotacji określonych w załącznikach nr 9 dotacje przedmiotowe, nr 10 dotacje podmiotowe, nr 11 dotacje celowe. Planowane na 2023 rok wydatki budżetowe w wysokości 78 754 122 zł są wyższe od planowanych dochodów budżetowych w kwocie 67 934 593 zł. W związku z tym w paragrafie trzecim projektu określono deficyt w wysokości 10 819 529 zł, wskazując źródła jego pokrycia. Zgodność z prawem tej czynności projektu jest przedmiotem odrębnej opinii niniejszego składu. W związku z planowanym deficytem i koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytów. Paragraf 952 w kwocie 11 087 995 zł. Wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych, paragraf 950 w kwocie 227 130 zł i 92 grosze niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu wynikających z rozliczonych dochodów i wydatków niefinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Paragraf 905. W kwocie 962 806 zł. Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Paragraf 906. W kwocie 536 087 zł i 44 grosze. Skład orzekający zwraca uwagę na nieprawidłowość polegającą na błędnym określeniu w paragrafie 10 treści normatywnej projektu uchwały limitu zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, bowiem limit ten ustalono w kwocie 5 600 000 zł, podczas gdy zaplanowano zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na powyższy cel w kwocie 9 093 504 zł i 64 grosze. W paragrafie trzecim projektu uchwały wykazano finansowanie deficytu z budżetu m.in. z kredytów w kwocie 9 093 504 zł i 64 grosze. Nieprawidłowość ta narusza artykuł 212 ust. 1 punkt 6 ustawy o finansach publicznych. Limit zobowiązań z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustalono poprawnie. To jest w kwocie 1 994 490 zł i 36 groszy. W projekcie budżetu gminy Strawczyn na 2023 rok wydatki bieżące zaplanowane w kwocie niższe niż dochody bieżące. Zatem w ogólnych kwotach spełniony został wymóg wynikający z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 5, 6, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych. Z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika konieczność zapewnienia finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 5, 6, 7 i 8. Skład orzekający zwraca uwagę, że w załączniku nr 3 jako przedsięwzięcia bieżące wykazane zostały zadania pozycji 3. Dokumentacja
projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej w miejscowości Straczynek, ulica Perchy Regna, rozbudowa drogi. I w pozycji 4 dokumentacja projektowa dla realizacji zadania na drodze gminnej numer 38864T w miejscowości Straczynek, ulica Barytowa oraz Pronik, ulica Szkolna, rozbudowa drogi, a przychody z tytułu kredytów wykazane zostały jako źródła finansowania z wyżej wymienionych przedsięwzięć bieżących w łącznej kwocie 258 300 zł oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 7 213 389 zł w załączniku nr 3 i 4, co po opinii składu orzekającego istotnie narusza artykuł 242 ustawy ustęp 1 ustawy o finansach publicznych w uchwale budżetowej przychody z tytułu kredytu przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 093 504 zł i 64 groszy należy wskazać jako źródła finansowania wydatków o charakterze majątkowym. Skład orzekający wskazuje na treść artykułu 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 1964, które na podstawie artykułu 8 tej ustawy należało zastosować do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Zatem korekty wymaga zapis w paragrafie 3 treści normatywnej projektu uchwały budżetowej. Skład orzekający zwracał również uwagę, że planując w uchwale budżetowej przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych przed zakończeniem roku budżetowego, zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku należy zachować szczególną ostrożność, bowiem ich kwota stanowi jedynie wartość szacowaną i jest uzależniona od wykonania budżetu 2022 roku. Prawidłowo zaplanowana została rezerwa ogólna, gdyż stanowi ona wielkość względną wynoszącą od 0,01% do 1% wydatków budżetu zgodnie z artykułem 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została określona zgodnie z artykułem 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, dziennik ustaw 2022 roku, pozycja 267 ze zmianami. Zgodnie z artykułem 212 ust. 1 punkt 8 ustawy o finansach publicznych zaplanowano dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1973 ze zmianami. Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziennik ustaw z dnia 2022 roku, pozycja 1297 ze zmianami. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1119 ze zmianami. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Dziennik ustawy z dnia 2022 roku, pozycja 1333. Zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Programu Inwestycji Strategicznych. Skład orzekający zwraca jednak uwagę, że w paragrafie 7 po ustępie 4 błędna numeracja zamiast ustęp 5 wskazano ustęp 1. Treści normatywnej projektu uchwały wykazano dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Programu Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane kwotą niezgodnych z planem dochodów i wydatków ujętych w załączniku nr 1 i nr 2, to jest kwoty
6 554 514 zł, podczas gdy uchwalanie dochodów ujęto w paragrafie 6370 w kwocie 6 804 514 zł, również w kwocie 6 804 514 zł. Zaplanowano wydatki w paragrafie 6370. Ponadto w paragrafie 7 ustęp 3 określono kwotę dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2,5 miliona złotych. Tymczasem w dziale 900, rozdział 919, paragraf 0690, zaplanowano dochody w wysokości 2 769 494 zł na mocy uchwały Rady Gminy Strawczynie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Funduszu Słowackiego w projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono środki na realizację przedsięwzięć. Upoważnienia zawarte w paragrafie 12 i paragrafie 12a projektu uchwały budżetowej są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Określony w paragrafie 15 projektu uchwały budżetowej tryb ogłaszania uchwały budżetowej jest zgodny z artykułem 13 punkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Dziennik Ustaw 2014 roku, pozycja 1461. Ponadto w projekcie uchwały nastąpiły liczne nieprawidłowości wymagające skorygowania. W dziale 010, rozdział 01-095 zaplanowano dochody w paragrafie 625 z czwartą cyfrą 0 w kwocie 1 945 011 zł, podczas gdy wydatki niefinansowane wykazano w paragrafie 605 z czwartą cyfrą 7 w kwocie 1 945 010 zł. W dziale 010, rozdział 01-095 zaplanowano dochody z tytułu dotacji w paragrafie 633 z czwartą cyfrą 0, pomimo że finansują one wydatki zaplanowane w paragrafie 605 z czwartą cyfrą 9. W dziale 926, rozdział 926-01, paragraf 63-30 zaplanowano dochody z tytułu dotacji budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych w kwocie 1 750 000 zł. Natomiast wydatki w dziale 926, rozdział 926-01, paragraf 60-50 zaplanowano w kwocie niższej o 74 tysiące, w kwocie 1 200 000 zł przy załączniku nr 3 jako źródło finansowania przedsięwzięć majątkowych pozycji 38 i pozycji 39 wykazano dotację w łącznej kwocie 750 tysięcy złotych. W załącznikach nr 3 i nr 4 nie wykazano finansowania inwestycji realizowanych w dziale 600. W dochodach budżetu w dziale 600, rozdział 60.017 zaplanowano w paragrafie 21.70 środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 424 371 zł. Natomiast środki te rozdysponowano na wydatki w paragrafie 6050 i wykazano w załączniku nr 3 jako źródło finansowania przedsięwzięcia majątkowego poddatą przebudowa drogi zewnętrznej w miejscowości Kopczyny Kopaliny i na trafną pozycja 26 załącznika. W załączniku nr 3 w pozycji 11 dla przedsięwzięcia bieżącego pod nazwą realizacja projektu świetlica środowiskowe, które polityczne i niewtraczne źródła finansowania wykazano w kwotach niezgodnych z wydatkami budżetu. W załączniku nr 3 w pozycji 25 wykazano przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą rozbudowa odcinka drogi w miejscowości Ogólnej ulica Spódzianki, dla którego wydatki w roku budżetowym 2023 zaplanowano w kwocie 587 340 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe na to zadanie wykazano w kwocie niższej, to jest w kwocie 359 040 zł. W załączniku nr 7 pod nazwą dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku oraz załączniku nr 11 dotacje celowe w 2023 roku wykazano pomoc finansową dla województwa świętokrzyskiego
pod nazwą budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 w miejscowości Strawczyn, ulica Żeromskiego od szkoły do ulicy Granicznej w kwocie 50 tysięcy złotych, podczas gdy załącznika nr 3 pozycji 18 wykazano przedsięwzięcie majątkowe pod tą samą nazwą, na którego wydatki w 2023 roku wykazano w kwocie 129 827 zł. W załączniku nr 7 nie wykazano pomocy rzeczowej dla województwa świętokrzyskiego zaplanowanej w wydatkach budżetu w dziale 600 rozdział 60.013 paragraf 6 i 5 oraz pomocy rzeczowej zaplanowanej w wydatkach budżetu w dziale 600 rozdział 60.014 paragraf 6 i 5 z przeznaczeniem na drogi powiatowe. W załączniku nr 11 po pozycji 5 błędną numerację wykazano dotację zaplanowaną w dziale 851 rozdział 85.121 w kwocie 20 tysięcy złotych, wskazując w paragrafie 25.60 klasyfikacji, podczas gdy w planie wydatków budżetu dotację ujętą w paragrafie 28.00. Pouczenie: na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych wójtami gminy Strawczyn przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do kolegium regionalnej izby obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podpisano przewodnicząca składu orzekającego Agnieszka Zaremska. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do podpunktu E. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i głosowanie. Wniosków żadnych nie było. Podpunkt F. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Kto z Państwa jest za przyjęciem budżetu gminy Strawczyn na 2023 rok? Bardzo proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęciem budżetu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam takie pytanie, czy jest potrzebna przerwa 10 minut? Jeśli tak, to jest potrzebna, to bardzo proszę 10 minut przerwy, żeby się przewietrzyć i przystępujemy do dalszej części sesji. Jesteśmy wszyscy? Wznawiamy obrady. Przechodzimy do podpunktu trzeciego w sprawie zmiany uchwały nr 42 łamane przez 368 na rok 2022 Rady Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie. I bardzo proszę przewodniczących o opinię. Na wspólnym posiedzeniu połączonych komisji projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję. I druga komisja? Komisja Budżetu i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 42 łamane przez 368 łamane przez 2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie. Na podstawie Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 42 łamane przez 368 łamane przez 2022 Rady Gminy Strawczyn z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 2. Punkt 5, 6, 7 otrzymuje następujące brzmienie. Punkt 5. W wysokości 1,68 do 1 metra kwadratowego powierzchni zielonych w zakresie oczyszczania i sprzątania terenów gminnych. Podpunkt 6. W wysokości 467,34 zł do 1 obwodu oświetlenia ulicznego w zakresie naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego. Podpunkt 7. W wysokości 633,75 zł do 1 przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku. Paragraf 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Strawczyn. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie Kaziku, bardzo proszę jeszcze raz. Jest, udało się. Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęciem. Podpunkt 4 w sprawie zmiany uchwały nr 29 łamany przez 255 łamany przez 2020 Rady Gminy Starczyn z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Korczy. Bardzo proszę przewodniczący komisji o opinię. Na wspólnym posiedzeniu połączonych komisji projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. I druga komisja. Opinia Komisji Budżetu i Inwestycji pozytywnie zaopiniowana. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Starczyn z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 29 łamane przez 255 łamane przez 2020 Rady Gminy w Starczynie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Korczy. Na podstawie Rada Gminy w Starczynie uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 29 łamane przez 255 łamane przez 2020 Rady Gminy w Starczynie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Korczy, Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2021 roku, pozycja 192, wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1, paragraf 1. Ustala i otrzymuje brzmienie. Wyznacza się aglomerację Korczyn o równoważnej liczbie mieszkańców RLM 3483 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowanej w miejscowości Korczyn obejmującą częściowo miejscowości Akwizgran, Hełce, Korczyn, Uźniaki, Promnik, Ruda Strawczyńska, Strawczyn. Punkt drugi. Załącznik nr 1 do uchwały zmieniającej stanowi załącznik nr 1 do uchwały zmienianej. Punkt 3. Załącznik nr 2 do uchwały zmieniającej stanowi załącznik nr 2 do uchwały zmienianej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Starczyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem, proszę nacisnąć przycisk podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęciem. Podpunkt 5. W sprawie zmiany uchwały nr 28 łamane przez 239 łamane przez 2020 Rady Gminy w Starczynie z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Starczyn. Bardzo proszę przewodniczący połączonej komisji. Na wspólnym posiedzeniu połączonych komisji projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. I druga komisja. Komisja Budżetu i Inwestycji również pozytywnie zaopiniowana. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy w Starczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 28 łamane przez 239 łamane przez 2020 Rady Gminy w Starczynie z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Starczyn. Na podstawie Rada Gminy w Starczynie uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 28 łamane przez 239 łamane przez 2020 Rady Gminy w Starczynie z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Starczyn. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2020 roku, pozycja 4647. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1, paragraf 1, ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Wyznacza się aglomerację Strawczyn o równoważnej liczbie mieszkańców RLM 5886 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Strawczyn obejmującą częściowo miejscowości Bugaj, Chemce, Kucisko, Niedźwiedź, Oblęgorek, Oblęgór, Promnik, Strawczyn i Strawczyny. Punkt drugi. Załącznik nr 1 do uchwały zmieniającej stanowi załącznik nr 1 do uchwały zmienianej. Punkt 3. Załącznik nr 2 do uchwały zmieniającej stanowi załącznik nr 2 do uchwały zmienianej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Starczyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęciem. Podpunkt 6 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Bardzo proszę przewodniczący komisji o opinię. Na wspólnym posiedzeniu połączonych komisji projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję. Komisja Budżetu Inwestycji również pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy w Stawcznie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Na podstawie Rady Gminy w Stawcznie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 spełniających warunki otrzymania pomocy wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 3/37/2018 Rady Gminy w Stawcznie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Starczyn. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku. Kto jest za przyjęciem? Proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęcie. Podpunkt 7 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2023-2025. Bardzo proszę przewodniczącego połączonych komisji o opinię. Na wspólnym posiedzeniu połączonych komisji projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję. Komisja Budżetu Inwestycji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy w Stawcznie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2023-2025. Na podstawie Rada Gminy w Stawcznie uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2023-2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stawczyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęciem. Podpunkt 8 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Stawcinie na 2023 rok. Wszyscy otrzymali plan pracy Rady Gminy na 2023 rok. Czy są pytania do planu pracy? Nie ma. W takim razie, kto jest za przyjęciem planu pracy Rady Gminy na 2023 rok? Proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęciem. Podpunkt 9. W sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Stałej Rady Gminy w Starczynie na 2023 rok. I też wszyscy mamy plan pracy Stałej Komisji Rady Gminy na 2023 rok. Wszyscy się zapoznali z planami pracy. Czy do planów są jakieś może pytania, uwagi? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy w Starczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Gminy w Starczynie na 2023 rok. Na podstawie uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się plan pracy oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starczynie na 2023 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zatwierdza się plany pracy Komisji Stałej Rady Gminy w Starczynie na 2023 rok. Podpunkt 1. Komisji Budżetu i Inwestycji, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt 2. Komisji Samorządowej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Podpunkt 3. Komisji Gospodarki Komunalnej, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym Komisji Stałej Rady Gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęcie? Proszę nacisnąć przycisk podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych. 13 radnych za przyjęcie. Podpunkt 10. Sprawy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 55 łamane przez 457 łamane przez 2022 Rady Gminy w Starczynie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Bardzo proszę przewodniczący komisji o opinię. Na wspólnym posiedzeniu połączonych komisji opinia była pozytywna. Dziękuję. I druga komisja? Komisja Budżetu i Inwestycji również pozytywnie projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy w Starczynie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 55 łamane przez 451 łamane przez 2022 Rady Gminy w Starczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Na podstawie Rada Gminy Strawczy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 55 łamane przez 451 łamane przez 2022 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego, pozycja 205, prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 2 plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 w wierszu 5 w kolumnie 3 w ten sposób, że paragraf 60.10 zastępuje się paragraf 61.00. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Strawczyn. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Proszę nacisnąć przycisk podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 15 radnych, głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęcie. Zakończyliśmy blok uchwał. Przechodzimy do punktu 8. Przyjęcie planu pracy wójta gminy Strawczyn na 2023 rok. Plan pracy otrzymali wszyscy. Czy do przedstawionego planu są pytania? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęcie planu pracy pana wójta? Proszę bardzo nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęcie. Punkt 9. Przyjęcie planu pracy Rady Społecznej Samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starczynie na 2023 rok.
wszyscy Państwo otrzymali plan pracy Rady Społecznej, czy do planu pracy są pytania? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem planu pracy Rady Społecznej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, 13 radnych za przyjęciem. Komunikaty i ogłoszenia. Proszę Państwa, jest taka prośba Pani Anna Kruszewska do Pani Basi Gar, żeby się wstawiła, bo tam jest coś do odebrania. I sołtysi też mogą się zgłosić po odbiór materiałów na podatek rolny. Więcej ogłoszeń żadnych nie mam. Czy ktoś z Państwa sobie życzy? Nie ma. W takim razie przechodzimy do punktu 11. Zakończenie sesji. Po wyczerpaniu porządku dzisiejszej sesji. Dziękuję Panie Wójcie za obecność na dzisiejszej sesji. Dziękuję Paniom i Panom Radnym za obecność. I spotykamy się na następnej sesji. Myślę, że w zdrowiu. I będziemy dyskutować na następnej sesji. Dziękuję bardzo.